Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w module poświęconym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach automatyzacji sprzedaży i marketingu. Moim gościem jest dzisiaj pan Daniel Mączyński, wiceprezes zarządu PragmaGo. Daniel, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o firmie? Tak, Marta, dziękuję. PragmaGo jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych działających na polskim rynku, która dostarcza kapitał mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić swój czas i szybciej rozwijać swoje firmy. Mamy najszerszą ofertę usług finansowych na rynku, które w zróżnicowanym stopniu, wysokim stopniu odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. Dzięki inwestycjom w technologię IT, w rozwój systemów IT, w autorski system Navi Pragma możemy dostarczać usługi do ekosystemów naszych partnerów, którzy działają w różnych branżach, między innymi w bankowości online czy e-commerce, w różnych modelach integracji, w tym white label, który wykorzystaliśmy we współpracy z Allegro. Wykorzystując dostępne technologie, automatyzujemy procesy sprzedaży i obsługi, dzięki czemu możemy skokowo rozwijać skalę działalności bez ryzyka proporcjonalnego wzrostu kosztów operacyjnych. No właśnie, i porozmawiajmy teraz o tej automatyzacji marketingu. Ostatnio przeczytałam raport Nucleus Research, w którym to raporcie pokazano, iż firmy wdrażające automatyzację marketingu oszczędzają koszty operacyjne na około 12,2% oraz wzrasta sprzedaż o około 14,5%. Jak to wygląda z waszej perspektywy, z waszej strony? Od samego początku wiemy, że automatyzacja marketingu jest przy naszym podejściu UX-owym nieodzowna i stanowi jego logiczne uzupełnienie. Staramy się, aby klienci na wejściu otrzymywali informacje o tych produktach, które mogą pomóc w ich konkretnej sytuacji. Aktualnie chcemy wzmocnić nasze działania sprzedażowe i rozszerzyć o badania behawioralne i uczenie maszynowe. Ale w tym momencie powinienem oddać, Marta, Tobie głos, ponieważ nasza współpraca pokazuje, że w tym obszarze rozwijacie się dynamicznie, eksplorujecie trudne tematy, takie jak synteza danych z różnych źródeł. Powiedz proszę, jak wyglądają aktualnie owoce Waszych prac nad tymi rozwiązaniami? Oczywiście. Szanowni Państwo, proponuję zrobić krok wstecz. Na samym początku wyjaśnimy dwa pojęcia. Automatyzacja marketingu i towarzyszące pojęcie automatyzacji marketingu platforma danych klienta, Customer Data Platform. Jeśli mówimy o automatyzacji marketingu, to są to wszystkie działania marketingowe silnie wspierane przez systemy informatyczne. Takim przykładem mogą być systemy CRM-owe, które zostały wdrożone w instytucjach, nie tylko finansowych, ogólnie w instytucjach i obserwowany jest trend, że dzięki wdrożeniu systemów CRM instytucje mogą zaoszczędzić na ROI i może być wzrost ROI o 25%. Jeśli mówimy natomiast o platformie danych klienta, Customer Data Platform, to mówimy o miejscu, gdzie dane kumulujemy, dane z różnych źródeł, czy są to źródła transakcyjne, czy są to źródła online'owe, czy są to źródła social media. Dzięki temu możemy uzyskać efekt lepszego profilowania klientów, a tym samym wystawiać lepsze oferty dla poszczególnych grup klientów. Nad takimi rozwiązaniami, Szanowni Państwo, w naszej instytucji pracuje szereg fantastycznych specjalistów. Osoby te wspólnie z klientami wybierają najlepsze modele samouczące się i wybierają te, które są optymalne. Dzięki temu istnieje możliwość wyższych współczynników pozyskania nowych klientów, a tym samym wyższej konwersji zakupowej. Jak to wygląda w praktyce, będziecie mogli Państwo zobaczyć za chwilę. My, jako firma technologiczna, możemy takie rozwiązania wdrożyć nawet w 3 miesiące od momentu podpisania umowy i rozpoczęcia projektu. Szanowni Państwo, zapraszam na prezentację systemu. System podzieliliśmy na 3 główne funkcjonalności. Przede wszystkim mówimy o wsparciu w pozyskaniu klientów, czyli obsłudze leadów. Kolejnymi funkcjonalnościami są funkcjonalności związane z obszarem klientów i tutaj ściśle analizujemy właśnie
aktywności klientów. I nie zapominamy jeszcze o jednym obszarze, obszarze produktowym. Jak Państwo zobaczycie na pulpit, widzicie Państwo kilkanaście aktywności, które są zbierane właśnie z grupy potencjalnych klientów. Przede wszystkim pozyskane lidy. Kolejnym elementem są podział tych lidów na lidy zimne, ciepłe i prospekty. Są to lidy gorące, najbardziej wartościowe dla instytucji finansowej. Szanowni Państwo, ten pulpit, który prezentujemy, jest to pulpit produkcyjny właśnie dzięki uprzejmości firmy PragmaGo. Przechodząc dalej, jeśli mówimy o rozkładzie tych lidów i porównaniu miesiąca do miesiąca, widzimy tutaj znaczące przyrosty zainteresowania produktami faktoringowymi. Oczywiście istnieje możliwość również nadania statusu lidom, jak również jesteśmy w stanie zmonitorować, z jakich urządzeń bezpośrednio potencjalny klient wchodzi właśnie na stronę internetową firmy Pragma. Jak Państwo zobaczycie, dosyć ciekawym wykresem może być właśnie, mogą być wizyty i przejście tych wizyt przez poszczególne grupy potencjalnych klientów. Możemy je zarówno obserwować dziennie, ale również w ujęciu miesięcznym. Fajnym pikiem i zaobserwowanym jest praktycznie brak aktywności w momentach weekendowych i tutaj w poniedziałek aktywności się tych klientów się wzmagają. Przejdźmy dalej. Jeśli mówimy o źródłach, to mówimy tutaj bezpośrednio o wejściach ze stron polecających, gdzie możemy sobie wyfiltrować odpowiednie strony polecające dany produkt firmy Pragma. Jeśli mówimy o analizie produktów, szanowni Państwo, nie zapominamy, my wspieramy systemowo zarówno marketingowców, ale też nie zapominamy o produktowcach i działach sprzedaży. W tych elementach analizujemy konkretnie produkt, jakie jest zainteresowanie danym produktem, a jaki produkt jest w mniejszym zasięgu zainteresowania przez określoną grupę potencjalnych klientów. Przechodząc dalej, jeśli skupimy się teraz już dogłębnie na grupie osób odwiedzających, czyli mówimy o osobach, lidach zimnych i o lidach cieplejszych, tutaj również bardzo głęboko analizujemy ruch tych klientów. Natomiast co jest dla nas szalenie istotne, to jest to serce naszego systemu. Statystyki z jednej strony, natomiast dedykowana oferta dla tych poszczególnych grup klientów jest bardzo, bardzo istotna. Możemy zobaczyć, że dla klientów zimnych, lidów zimnych mamy inną dedykowaną ofertę produktową, a dla klientów cieplejszych, ocieplonych lidów, którzy są bardziej zainteresowani produktami, są to inne produkty faktoringowe. Oczywiście powtarzamy również wykresy związane z wejściami na strony internetowej, zainteresowaniem produktami, ale fajnymi, innowacyjnymi też rozwiązaniami są informacje na temat przeglądarek, jak i lokalizacji określonej grupy lidów. I teraz przejdziemy już do ostatniej grupy, do grupy prospektów. Prospekci to już są naprawdę bardzo nasi gorący klienci, ci, którzy są bardzo zainteresowani daną ofertą produktową danej instytucji finansowej. Dla nich, tak jak wcześniej wspomniałam, również mamy dedykowane oferty mówiące o propozycji produktowej, natomiast rozwinęliśmy ten ekran również o dodatkowe funkcjonalności, bo dla instytucji finansowej z punktu widzenia pozyskania klienta szalenie istotne jest dodanie dedykowanych ofert właśnie dla grup, które pozostawiły dane, które nie porzuciły formularza kontaktowego, tylko skorzystały do kontaktu z daną instytucją finansową. Także pewnie nie byłoby w tym nic innowacyjnego, gdyby nie fakt, że dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji możemy odpowiednio podzielić lidy, zbadać, ustalić, które z nich mają szansę skonwertować, ustalić, co dalej z nimi zrobić, dopasować do nich odpowiednie produkty. Ponadto narzędzie to pozwala nam na zarządzanie kampanią, na przykład poprzez dedykowane banery, których treść dopasowana jest do zachowania użytkownika na stronie. Co istotne, rozwiązanie to bazuje na różnorodnych danych gromadzonych w różnych kanałach elektronicznych, dzięki czemu może pełnić rolę wirtualnego asystenta, którego trafność doboru produktu jest porównywalna ze skutecznością człowieka.
A jak to, Marta, wygląda z tyłu od strony back office? Oczywiście. Od strony back-office'owej mamy możliwość parametryzacji reguł biznesowych. Okay. Oczywiście bazujemy na machine learningu również. Tak jak Daniel wcześniej wspomniał, jesteśmy w stanie zaprezentować klientowi jak najbardziej dopasowaną ofertę. Jesteśmy w stanie jak najbardziej dopasować się do jego bieżących potrzeb. Szanowni Państwo, ale to nie wszystko. Nasz system nie tylko obsługuje grupę potencjalnych klientów, ale również silnie wspiera analizę klientów instytucji finansowych i myślimy również o analizie klientów, którzy już odeszli z danej instytucji. Więc tak, jeśli mówimy o customer journey, czyli podróży klienta poprzez pozyskanie i odejście tego klienta z danej instytucji finansowej, mówimy o czterech głównych aspektach. Przede wszystkim pozyskujemy tego klienta, analizujemy jego zachowania w różnych kanałach, następnie prezentujemy dedykowaną ofertę. Następnie łączymy tego klienta już z pozyskanym klientem, czyli staje się on klientem instytucji finansowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie go uproduktowić, cross-sellując, upsellując. Kolejnym etapem jest monitorowanie, co z tym klientem może stać się źle. I tu mówimy o nadawaniu odpowiednich wag ryzyka, ale nie mówimy o ryzyku kredytowym, mówimy o ryzyku potencjalnego odejścia z instytucji finansowej. Dzięki temu możemy również dla tej grupy klientów przedstawić dedykowaną ofertę utrzymaniową. I ostatnia grupa klientów, jest to grupa klientów utraconych. Na tym etapie jesteśmy w stanie przeanalizować tych klientów, a następnie wyciągnąć wnioski, dlaczego ci klienci odeszli z instytucji finansowej. Ale system ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcjonalność. Jest to integracja z automatycznymi asystentami głosowymi, botami. Boty jesteśmy w stanie analizować zarówno rozmowy, jak i czaty. Dzięki temu analiza samego klienta jest jeszcze bardziej dogłębna. Szanowni Państwo, kolejne lata to lata absolutnie dla nas wszystkich stają się wyzwaniem i prawdziwą prezentacją innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Według opublikowanego niedawno raportu The Economist Intelligence Unit do końca 2023 roku firmy będą chciały inwestować w rozwój marketingu i automatyzacji marketingu. Ale co jest ważne, instytucje finansowe 48 swoich wydatków marketingowych przeznaczą właśnie na wdrożenia. I to na wdrożenia oparte o systemy samouczące się, o machine learning i o sztuczną inteligencję. Daniel, jakbyśmy mieli podsumować nasz temat, zainteresuj i pozyskaj klienta, uatrakcyjnij ofertę. W kilku zdaniach, jakbyś mógł podsumować? Okej, to zacznę od truizmu. Przede wszystkim są to działania, które stawiają w centrum zainteresowania potrzeby klienta, które dla wszystkich w biznesie powinny być priorytetowe. Po drugie, w modelu dystrybucji systemowej, który polega na dostarczaniu usług do ekosystemów partnerów działających w różnych branżach, w tym bankowości online, zależy nam na zautomatyzowaniu analizy leadów, prospektów czy umów w trakcie ich funkcjonowania, bo dzięki temu poprawimy nasze procesy sprzedaży. Po trzecie, do tej pory zbieraliśmy bardzo dużo danych o naszych użytkownikach w systemie Navi, jednak nie wykorzystywaliśmy ich do pogłębionej analizy i maksymalnej personalizacji oferty czy procesów. Dzisiaj mamy możliwość zaimplementowania machine learning w naszym ekosystemie w taki sposób, abyśmy mogli towarzyszyć naszym klientom na wszystkich etapach współpracy, zbierać i analizować dane o ich zmieniających się potrzebach i natychmiastowo modyfikować nasze produkty i procesy. Dziękuję. Szanowni Państwo, a z punktu widzenia technologicznego to przede wszystkim trzy główne punkty. Dane w jednym miejscu, z różnych źródeł, wzrost sprzedaży produktów, pogłębiona analiza o kliencie, a tym samym zmniejszenie odejść klientów. Serdecznie Państwu dziękujemy.